Bruno, nowy rok, nowa runda, nowy kontrakt. Gratulacje. Jakie nowości jeszcze u ciebie? Jakie nowości? Na razie nie ma żadnych nowości. No tak, bo jakby grasz cały czas na lewej obronie. Słuchaj, pochodzisz z Lublina, więc czy mecz tej drugiej wiosennej kolejki będzie dla ciebie szczególny? Jak wyglądają relacje twojego pierwszego klubu BKS-u z Motorem? Gdzieś tam te relacje są na poziomie, wydaje mi się, jest rywalizacja pomiędzy nimi, jednak to jest ta rywalizacja na poziomie juniorskim, gdzie kluby, wydaje mi się, chcą sprowadzić najlepszych zawodników do siebie, gdzieś tam rywalizować właśnie na turniejach czy w tych ligach juniorskich, jednak potem no, trochę jest rozstrzelenie i jednak Motor, wydaje mi się, że trochę wygrywa nad BKS-em. Z Nieciszczą związany jesteś już ponad 4 lata, więc jesteś takim trochę wychowankiem. Przeszedłeś taką nietypową ścieżkę w naszym klubie, bo przychodziłeś jeszcze jako junior, blisko pierwszego zespołu. Później było wypożyczenie do Garbarni, powrót do klubu, ale gra tylko w rezerwach. Na debiut w pierwszym zespole czekałeś długo? Tak, czekałem długo. Myślę, że to się opłaciło, że nie zawsze może było kolorowo, były zloty, upadki, jednak no, wydaje mi się, że po takim czasie, po tyle pracy włożonej w to wszystko, gdzieś tam cierpliwości, że fajnie, że się udało i mam nadzieję no, pociągnąć to jeszcze trochę. No właśnie, tutaj będę ten temat jeszcze trochę drążył, bo sam też widziałem, że po drodze przyszło dużą przemianę. Wiem to z moich obserwacji, ale także z opowieści twoich kolegów z Garbarni, którzy byli w szoku, gdy zobaczyli cię w zimowym sparingu przeciwko Garcy w styczniu 23. Co się u ciebie tak zmieniło? Co pomogło tobie w takim mocnym rozwoju? No wydaje mi się, że gdzieś tam musiałem może trochę nabrać pewności siebie w tej piłce, bo wiadomo, przychodziłem jako młody zawodnik, musiałem trochę pograć tych meczy, trochę się zobaczyć właśnie na wypożyczeniu, jak to wygląda w piłce seniorskiej dokładnie. No i potem gdzieś tam właśnie dążyłem do tego, żeby się jak z najlepszej strony tutaj pokazać w klubie, no i zostałem doceniony i się z tego bardzo powodu cieszę. Ty w ogóle lubisz piękne miejsca, bo w twoim CV jest też Zamość. Jest Zamość, tak jest. No było to mój pierwszy klub seniorski po Śląsku właśnie, tam pierwsze kroki stawiałem w Zamościu. To bardzo dobre mam wspomnienia, fajna drużynka, fajny klub. No niestety teraz nie powodzi mu się najlepiej, bo tam w lidze okręgowej chyba aktualnie. No i był też Wrocław, wiadomo, był Śląsk, ale nie tylko, bo też Wyższa Szkoła Sportu u profesora Pamfila. Tak, z Wrocławiem też mam miłe wspomnienia, bo gdzieś tam właśnie rok spędziłem w Śląsku w CLJ-ce, gdzie zajęliśmy drugie miejsce w Polsce, także to był naprawdę jeden taki przełomowych lat, gdzie poznałem dużo ludzi, fajnych ludzi, z którymi mam do dzisiaj kontakt. Dużo też doświadczenia, bo to pierwszy taki raz był, gdzie mieszkałem w Bursie i tak dalej. Właśnie potem właśnie z kolegami pomyśleliśmy, dobrze, pójdziemy razem na studia też tam. No i gdzieś tak mi się potoczyło koło, takie poszło. No jak te studia? Pomidor. Okej, czyli będziemy czekać na obronę twojej pracy. Słuchaj, masz tu w Turcji swoje ulubione boisko, opowiedz dlaczego. Tak, no rok temu właśnie graliśmy z Lincem i no udało mi się parę fajnych akcji indywidualnych zrobić, jakąś dziurkę założyć, ruletę. No i w tym roku też, tylko na treningu niestety, ale tam udało mi się też zrobić taką akcję indywidualną, gdzie tam kilku chłopaków przeszedłem, także no na pewno to boisko w Turcji zostanie w mojej pamięci na zawsze. No dobra, to właśnie jeszcze nawiązując do ubiegłorocznego zgrupowania. We wcześniejszych latach często grałeś na skrzydle lub w centrum, ale na tych ofensywnych pozycjach, na dziesiątce, na ósemce. No i w sumie, no jak to się stało, że trafiłeś na tą lewą obronę i dlaczego to nie jest dla ciebie problem? No tak, na początku, no w sumie to przez większość swojej kariery gdzieś tam grałem wyżej na tych pozycjach. Zawsze wydaje mi się, że miałem dobry dribbling gdzieś tam i dobrze stwarzałem sytuację. No wydaje mi się, że z konieczności braku zawodników rok temu trener Latal spróbował mnie na lewej obronie. Wydaje mi się, że dobry mecz wtedy na obozie zagrałem, gdzieś tam postawił na mnie.
No i tak to już do dzisiaj. No, ja nie mam nic przeciwko temu. Podoba mi się też ta pozycja, także że dobrze się na niej czuję i wiadomo, że im dłużej będę grał, tym więcej doświadczenia będę zdobywał i gdzieś tam będę bardziej wiedział, jak się poruszać i myślę, że to zaprocentuje. Super, a teraz taki quiz. Wiosną Bruno Wacławek będzie? Lewym obrońcą. O, życzę ci tego, żeby właśnie, żebyś był podstawowym lewym obrońcą. A gdzie Brookbet Termalika? Na co stać Brookbet Termalikę w rundzie wiosennej? Twoim zdaniem po tych sparingach, bardzo mocnych sparingach, jak widzisz potencjał tego naszego zespołu i czy jesteśmy w stanie, nie wiem, powalczyć o to, żeby znaleźć się w tej najwyższej, najlepszej dwójce, czy bardziej będziemy musieli uważać na to, żeby trafić do tej szóstki? Nie, wydaje mi się, że mamy bardzo duże szanse, żeby awansować bezpośrednio. Pamiętam rok temu też właśnie trochę zawaliliśmy rundę jesienną, ale właśnie ta runda wiosenna była taka bardzo mocna w naszym wykonaniu, gdzie mieliśmy bardzo dużo wygranych. No i właściwie do ostatniego meczu się walczyliśmy o bezpośredni awans, niewiele zabrakło. W tej sytuacji jest podobnie. Wydaje mi się, że teraz jest jeszcze mniejsza strata do tych pierwszych dwóch, bo tam jest chyba 7 punktów, także punktujemy już, zaczęliśmy lepiej punktować, bo po tych dwóch meczach przeniesionych mamy już trochę więcej punktów, także wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby bezpośrednio wywalczyć awans. No wszystko zależy od nas, ale drużyna się stara, my się staramy tutaj, popracowaliśmy nad obroną, także staramy się jak najmniej bramek tracić i myślę, że to zaprocentuje gdzieś tam w tych meczach, że będziemy szczelni i no, uda nam się wykorzystywać te sytuacje, z którymi też czasami mieliśmy problem, ale mam nadzieję, że teraz na przykład los się do nas uśmiechnie i to my będziemy wychodzić zwycięsko z tych pojedynków. Właśnie też wiesz, dostrzegam dużo tych analogii do tego, co było na obozie w tamtym roku i mam nadzieję, że właśnie że ta wiosna też będzie tak bardzo udana, a to doświadczenie z poprzedniego sezonu jeszcze pomoże nam właśnie w tym, żeby trzymać tą taką koncentrację do samego końca. Fajnie, dziękuję. Dziękuję bardzo.